Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanXto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Last of Jedi Consular. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się uratować cywili, których Darth Larhis porwała jako taką kartę przetargową, żeby po prostu zmusić nas do układania się z nią i do poddania się tak naprawdę. Ale udało nam się na szczęście ich uwolnić z pomocą Zenita i jego ludzi, którzy zrobili nam małą dywersję. No a w dzisiejszym filmie zajmiemy się tym, żeby przede wszystkim kuźwa mać nie wpadać w jakieś dołki. Ale no cóż, zajmiemy się tym, żeby przede wszystkim sabotować jakieś te skanery. To jest pierwsza rzecz, jaką zrobimy. Misja poboczna. A następnie udamy się albo spotkać z Zenitem, zależy co będzie bliżej, ewentualnie spróbować przejąć kontrolę nad Barażarem, bo to jest chyba nasze zadanie z tego co pamiętam. I właśnie je musimy właśnie zrobić. Co tutaj mamy? Tutaj mamy po prostu użyć tego tutaj itemu do questa w pobliżu tej takiej jebitnej wieży, także to powinno podziałać dokładnie. No i lecimy do ostatniego takiego miejsca, do tego zadania. W poprzednim odcinku zrobiliśmy jeszcze jedno to miejsce. Oczywiście teraz już go nie musimy robić, bo już zrobiliśmy. Także ustawimy się gdzieś tutaj za tym budynkiem, żeby się strażnicy nie szczaili. No i tak jak mówię, zaraz pójdziemy robić questy główne. Być może jeszcze tego oddamy questa pobocznego, zobaczymy. Nie, go też mamy gdzieś jeszcze dalej kontynuować, tak więc tam za chwilę pojedziemy. Tu zapewne mamy się spotkać z Zenitem, tak jest. I mamy chyba się dostać do tej fabryki broni na Balmorze i spróbować przede wszystkim. No właśnie, co przede wszystkim, bo nie idziemy tam chyba z zamiarem zemsty, tylko po coś innego. To bardziej właśnie Zenit chce zabić Darth Larhis. Niekoniecznie my, chociaż oczywiście pewnie na tym się skończy, że ją jednak wyeliminujemy, znając tą grę. No ale zobaczymy, ale tak jak mówię, jeszcze sobie najpierw zobaczymy tego questa pobocznego, żeby go doprowadzić do końca. On nie jest jakoś też mocno daleko, tak więc zaczniemy właśnie od niego. Później się spotkamy z Zenitem, no i zinfiltrujemy tą fabrykę broni na Balmorze. Tak samo oczywiście cały barażer również się w tej fabryce znajduje, tak więc no, zrobimy po prostu dwie pieczeń na jednym ogniu, czyli jak najbardziej in plus. No ale zanim to musimy jeszcze pokonać tutaj tą grupę przeciwników i pewnie jeszcze kilka takich grup, zanim dojdziemy gdzieś do jakichś większych akcji, ale zaraz zobaczymy, bo mamy udać się tutaj na górę, jeszcze pokonać Colonel, o właśnie. Tak to się powinno wymawiać. Nigdy o tym nie wiedziałem, ostatnio się dowiedziałem właśnie dzięki tej grze, także nikt mi nie powie, że gry nie uczą angielskiego, bo kuźwa ma się uczą. Niekoniecznie może jakoś bardzo, znaczy słownictwa też uczą, ale no, tłumaczenia i tego jak się powinno wymawiać myślę bardzo dobrze. Tak więc już użyjmy tego tutaj, tej tutaj konsoli, no i zobaczmy. Kuciusa ją mata ci twoja, nam kanuje cioski na ui. Se gota do muti ki hasa da punio, lis di woto. Cionki fagota, ciho poda ci oto fokise. I'm more than impressed, actually. Ni ak ambumpa poshuda mo kili mo klanki. Kabano tase makipuna, mali tuta od miska. Poya tuka changa goptula do batawana wanki. I will go with caution. Buka kampak nijit, tonka yiliska chanaga. Mamy zabić imperialnych jakichś strzelców, którzy pilnują tego miejsca, ponieważ oni chcą tutaj wjechać jakimiś zmodyfikowanymi speederami, które po prostu będą bombami, pułapkami. Tylko no mówię, wpierw musimy sobie oczyścić które miejsce? Samą fabrykę w środku właśnie z tych gunnerów, tak więc to też sobie zrobimy. Ale wpierw chodźmy, spotkajmy się z Zenitem, który, nie wiem, do nas pewnie przyjdzie, jak użyjemy tej konsoli, no zaraz zobaczymy. Stay quiet. It's a bad place to be hanging around. Hmm.
Activity spiked inside. Security changes, transport arrangements. Guess Darth Lacris is about to move the president. Can you keep track of him? No. We get him now, or not at all. Passwords are all being changed. You'll need me to get to her. I never get between a man and his obsession. See you at the ship. Let's go, Jedi. A więc jednak Zenin zostaje naszym kompanem. No spoko. Tylko czy on ma, no właśnie, bo on ma teraz zadanie do healowania, masz zadanie do robienia damage'a. Także cóż, idziemy zinfiltrować fabrykę broni i już pamiętam, co mieliśmy zrobić. Mieliśmy uratować prezydenta, to był nasz główny cel, a to właśnie Zenit bardziej chce się zemścić na Darth Larhis i ją zabić. Tak więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Oczywiście ostateczny wybór o tym, czy ją zabije, czy nie, spocznie na naszych barkach, znając życie. Także tutaj się w tej kwestii nic nie zmieni. No ale cóż, dobra. Także się udało, tylko może się podleczmy trochę, bo mam mało życia. No i idziemy dalej. I tak, tutaj mamy... Aha, zadanie poboczne ma być gdzieś tutaj. Nie widzę tutaj żadnych panów, którzy się by nazywali Gunner. Dziwne. To są zwykli... A nie, przepraszam, jest Gunner, dobra, okej. Czyli ja na końcu tutaj są, dobra. To nie powinno być problemu z ich zabijaniem, wydaje mi się. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tak też będzie, dobra. Podleczmy się znowu. Tam mamy jakiegoś sharp shootera, ale to... Go sobie nie oszczędzimy, bo mnie zauważył. Nie wiem jakim cudem, byłem dosyć daleko od niego, także dziwna rzecz, ale no cóż. Skoro już zauważył, to go oczywiście pokonamy, raczej bez najmniejszych problemów. Zarzućmy sobie tą tarczę z mocy, w sumie rzadko jej używam, a może być mi się całkiem przydatna do przyjmowania jakichś tam obrażeń na klatę. Okej. Także lecimy dalej, kolejna grupa. Tutaj też nie ma Gunnera, coś mało tych Gunnerów jest. Ciężko to będzie zrobić, to zadanie poboczne, wydaje mi się. No i zobaczymy jeszcze, może gdzieś zaraz się ich zacznie więcej pojawiać, ale na razie tych tutaj nie ma. Praktycznie w ogóle jednego spotkaliśmy i go zabiłem oczywiście od razu. Ale więcej nie widzę, dobra, no tu mamy jeszcze jednego. Spoko, podleczmy się wpierw, bo już zaraz bym zaatakował bez pełnego życia, co by było niezbyt mądre. Na szczęście oni są bardzo słabi, także nie ma z tym najmniejszych problemów. Użyjmy sobie Earthquake'a, dobra. Podleczmy się. No i dobra, także lecimy dalej. I tutaj mamy już pierwszą rzecz, zapewne jakiś ten właśnie, jakiś panel kontrolny chyba zasilania, wydaje mi się. Nie jestem pewien, co dokładnie mieliśmy zrobić, żeby uzyskać dostęp do tego barażera, ale... Zaraz, mam nadzieję, sobie to przypomnimy. Tylko użyjemy właśnie tutaj konsoli. Tak więc chodźmy i zobaczmy. Raczej żadnego dialogu nie będzie. Aha, mamy tutaj zainstalować Data Spike, okej. Czyli nie wiem za bardzo, na czym to polega. No jakieś po prostu haki montujemy w różnych miejscach, żeby zdobyć kontrolę, dobra. Także lecimy dalej, szukamy dalej Gunnerów. Musimy jeszcze drugie tyle ich zabić. I póki co ich tutaj nie widać, tutaj mam jednego, dobrze. Tak więc lecimy od razu z tą grupką tutaj. Czy sięgnie ich? Oczywiście, że nie. Akurat tak musiałem wymierzyć, żeby ich nie sięgnęło, ale no cóż. Trudno. Tutaj Zenit też całkiem ładnie damage siepie. Dobra, i jeszcze jednego Gunnera mam do pokonania i także musimy się podleczyć. Także spoko. I idziemy dalej. Tu jeszcze oni mogą występować, raczej tak. Już się ten okrąg kończy, a tutaj nie widać nikogo. Imperial Arms Guard. No nie, tutaj na pewno go nie ma, okej. No to dobra, to idziemy dalej, zobaczymy. Bo w ogóle pominąłem jeden ten. Zapewne ten Spike Controller, tak. Także musimy się jeszcze cofnąć. Dobrze, że to zauważyłem, bo bym biegał w to i z powrotem, bezpodstawnie. No tak sobie tutaj od razu podbiegniemy. Co prawda tutaj znowu nie ma Gunnera, ale to nic. Tak musimy ich zabić, bo inaczej nie przejdziemy dalej. Także dosłownie chwila, zabijemy. A nie, przepraszam, mamy Gunnera, tylko trochę schowanego gdzieś tam z boczku. Ale to akurat spoko, upieczemy znowu dwie pieczenie na jednym ogniu i to zadanie mamy skończone. Tak więc wrócimy później do tego gościa. Na razie instalujemy kolejnego Data Spike'a. No i lecimy dalej, zostało nam jeszcze jeden nam został taki spike, dobra. Oj, tutaj co ciekawe nie przejdziemy, dobra, czyli musimy lecieć naokoło, no dobra, to lecimy naokoło. Tak w ogóle możecie zwrócić uwagę, jest dopiero 22 minuty po 12, kiedy ja to nagrywam, bo śmieszna akcja wyszła.
Generalnie w mojej szkole były dzisiaj skrócone lekcje z tego względu, że jest koncert charytatywny u nas w kinie w mieście. No i mieliśmy po prostu skrócone lekcje, wszystkie klasy idą na to. No i tak wyszło, że praktycznie w tym samym momencie w szkole mojej mamy i mojego brata, moja mama tam uczy, mój brat się uczy, doszło, znaczy nie w szkole, ale szkoła znajduje się na terenie, który jest objęty ostrzeżeniem o wycieku amoniaku, ponieważ w jednym z zakładów jakichś tam drobiowych właśnie w Międzyrzecu był wyciek i po prostu ewakuowali szkołę i tak się nam to wszystko zgrało w czasie i dlatego też wróciłem wcześniej do domu. Bo oczywiście moja mama i mój brat lekcji nie mają, no a ja w sumie tylko bym siedział i nic nie robił na tym koncercie. Zresztą wiecie, ja to za bardzo nie słucham innej muzyki prócz metalu, a raczej bym się nie spodziewał, żeby tam były jakiekolwiek kawałki metalowe, tak więc tylko bym się nudził i grał w karty przeciwko ludzkości, zapewne z kolegami, także no myślę, że dobrze się stało, że wróciłem do domu, przynajmniej sobie nagram ten film. Jutro mam trzy sprawdziany, także elo. Chociaż się zdążę może chociaż pouczyć na dwa, jeden chyba będę musiał sobie odpuścić, no bo naprawdę, no weź się naucz na trzy sprawdziany. To jest troszeczkę awykonywalne. Co tu mamy jeszcze zrobić? Spike the Auxiliary Subsystem Controllers. Pytanie, gdzie to jest? Pewnie gdzieś na górze, znając życie, bo jeszcze tego nie widzę. Czyli to musi być raczej tam, gdzie mnie jeszcze nie było. To jest tutaj. Dobrze myślę? Dobrze myślę, dobra. To lecimy z grupami kolejnych przeciwników. Bardzo na szybko. I pohakujemy te różne terminale i tak dalej, żeby uzyskać dostęp do barażera, co jest naszym głównym oczywiście zadaniem, związanym z Balmoro bardziej, a nie z naszym questem głównym, chociaż nasz quest główny też jest bezpośrednio związany z planetą, ponieważ mamy ją wyzwolić spod wpływów Imperium, tak naprawdę. Zapewne tam później przejdziemy, mam wrażenie, że nam się to odblokuje ta winda, chociaż może się mylę, może to jest dla innej klasy, zobaczymy jeszcze. W każdym razie biegniemy na drugą stronę, tu mamy kolejne dwa, niestety będziemy musieli chyba znowu pokonać przeciwników, raczej się nie obejdzie bez tego, ale można spróbować przejść boczkiem gdzieś tutaj, tak żeby mnie panowie nie zauważyli, no jednak mnie zauważył, tak jak myślałem, także rzucamy sobie Earthquake'a, chociaż tutaj na jedną grupę, kolejna dwójka już dostanie innymi atakami po prostu, oficer nawet do nas przybiegnie, co ciekawe, także lecimy również z nim, no i dobra. Tak więc zespajkujmy również ten terminal, no i zobaczmy, czy coś się stanie ciekawego. Nie, mamy teraz zespajkować Power Core i tak jak myślałem, tamto nam się otwarło. Tu możemy zbadać jakieś wyważone drzwi. Dobra, to teraz moje pytanie. Wiecie co, na razie skupimy się na barażerze, skoro chyba tak się powinno odmieniać. Skoro już zacząłem, to na tym się skupimy, a do pani Larchis i po pana prezydenta Balmory udamy się kiedy indziej, to znaczy zaraz jak tylko skończymy tą linię zadań, to raczej nie powinno zbyt długo potrwać, tu musimy tylko przejść przez niewielki teren, gdzie mamy dojście do generatora i oczywiście jakichś przeciwników też po drodze i mamy użyć tego tutaj jebitnego terminalu, tak więc chodźmy, no i zobaczmy. Okej, nic tutaj nie będzie ciekawego. Mamy się udać dalej. No dobra. W takim razie robimy sobie od razu przejście tutaj. I mamy udać się gdzieś dalej. Także mamy zniszczyć trochę ciężkich jednostek Imperium, które się znajdują w tej lokacji. Tak więc również to sobie zrobimy od razu. Bo czemu nie? Zawsze to będzie troszeczkę więcej doświadczenia z misji bonusowej. Jak najbardziej in plus. I się przyda. No i dobra, jeszcze jeden przeciwnik, który gdzieś się jakoś tutaj ostał. No i dobra, okej. Także możemy lecieć dalej. Teraz co mamy? Infiltrate the Barrager Control System. Dobra, czyli teraz już idziemy do systemu kontroli. Boże, gdzieś mi kamerę zwiksowało jak cholera. Nie. Użyj mi Earthquake'a, niekoniecznie go tutaj gdzieś chowaj. Że tak powiem do ekwipunku. Ale to nam jeszcze też nie zrobi misji bonusowej zabić tych tutaj przeciwników, tak więc to jest ciekawe. Zarzućmy sobie może... A dobra, no zarzućmy Earthquake'a, jak już miałem go wybranego, czemu nie? Nie zaszkodzi i podleczmy się przede wszystkim, bo mamy mało życia. Zaraz tutaj jeszcze naokoło pozabijamy tych ciężkich panów przeciwników, żeby ewentualnie zrobić właśnie tą misję bonusową, bo by było naprawdę milusio, gdyby się udało. Tym bardziej, że musimy troszeczkę więcej tego doświadczenia wbijać, raczej nie mogę sobie olewać tych misji bonusowych, bo po prostu nie dam rady.
nie dam rady po prostu wykonywać questów głównych niedługo, a to będzie bardzo, bardzo niewskazane. Także lecimy tutaj teraz z kapitanami, najciężsi przeciwnicy, tak więc chwilę zapewne z nimi będziemy walczyć jednak. Na to nic nie poradzimy. Chociaż też widzę zbytnio dużego damage'a on nie robi, tak więc tyle dobrego. Użyjmy sobie tego, użyjmy sobie tego, no i dobra. Tam mamy ostatniego przeciwnika na górze, z tego co widziałem dokładnie, kolejnego ciężkiego kapitana. Także ponownie bardzo silny przeciwnik, ale jakoś mam nadzieję sobie poradzimy z nim bezproblemowo. Mind Crush, nie wiem szczerze co to robi, czy jestem z tego używać, nie wiem jak duży damage to zadaje, ale nieważne. To chyba jakiś jest taki stały debuff, który zabiera mu życie, wydaje mi się. W każdym razie misja bonusowa wykonana, tak więc lecimy, otwieramy to przejście i udajemy się do systemu kontroli Barażera. No i zobaczmy. I'm sorry, Darth Minax. I had the codes put in place, but the locks seem to have failed. Half the Imperial army and still the Republic gets inside. Secure the weapon. You found the Barrager designers among the rest of the rabble you freed, didn't you? Pathetic, idiotic Republic luck. No proszę, mam prawdziwą Sithkę, to znaczy właśnie z rasy Sith. No ciekawe. You're too blind to realize you've already lost. Balmora is free. The Republic's won, have they? Was it at Sobrek? The destroyed Gorinth Brig, perhaps? That festering island you call Bugtown? Balmora belongs to the Empire. The Barrager will only remove all doubt. You were very foolish to come here. Perhaps now you'll understand why. To jest uczennica, właśnie pani Larchis, z tego co pamiętam. Także no co, lecimy z nią, raczej powinniśmy sobie poradzić. Wow! Czy on się teleportował właśnie? Tak w sensie, że ma taką jakąś umiejętność teleportacji, czy on tak po prostu... czy to był bug gry? Dobre pytanie w sumie, tak naprawdę. No dobra, raczej łatwo poszło. Tak więc chodźmy, pogadajmy z doktorem Carcieri, który tak naprawdę pomógł nam najbardziej, to dzięki niemu udało nam się przejąć właśnie Barażera, tak więc już zobaczmy. Come in, Dr. Carcieri. Is anyone there? We are here, Commander. Darth Minax and the other Imperials are dead. The Barrager is ready to accept your spike. Excellent. Use the Barrager spike to get control. I'm sending a recovery crew to take over operations. To take over? But the Barrager is a threat to Balmora. It must be destroyed, you know that! Is there a problem? What's wrong is that your commander is willing to sacrifice Balmora for a Republic victory. Destroying a fleet takes every bit of power a planet can give. Solar, geothermal, hydro. If it's part of Balmora, it's powering the Barrager. It will leave the planet an empty shell with nothing left to defend. The Empire wanted the Barrager so they could hold Balmora forever. Now I see the Republic does too. Commander Maedin lied to us. Neither of us knows the Commander's true intentions. You really think we'd destroy something that could prevent another Teros, Taris, or Coruscant? Save millions of lives and guarantee a Republic victory? This war is not over. I can feel it. I know the cost is high, but the Barrager could make sure the Republic wins that war. We have to claim it. No nie. Jeżeli to ma zniszczyć tę planetę, no to nie. Nie będziemy poświęcać jednej planety dla dobra innych. No nie tak działają Jedi jednak. We can't sacrifice one planet to save another. Blasted! Do you realize what you're doing? You've given the Empire a second chance! No dobra, tak więc nam przypadnie zadanie aktywowania sekwencji autodestrukcji. Tak więc cóż no, aktywujmy ją. Także dobra, uciekamy stąd. Co ciekawe, mamy droidy. O, same zginęły. Okej. Także no dobra, mamy się stąd teraz ewakuować. Oczywiście znowu musimy to zrobić przez całe stado droidów. Także lecimy oczywiście. Dobra. One chyba same będą padać, mam wrażenie? Chyba tak. Przynajmniej to by wyglądało. Trochę możemy walczyć oczywiście, ale jebać to. Jak najszybciej do wyjścia musimy dobiec.
High voltage container, weźmy sobie, rozwalmy go, żeby ten droid trochę też oberwał. No dobra. Wróćmy sobie tutaj Earthquake'a. Dobra. Okej. Także dobra, lecimy dalej. Mamy jeszcze jednego przeciwnika. Nie wiem, gdzie jest ten Zenit. Nie mam tego pojęcia. Dobra, użyjmy sobie tego terminalu tutaj. No i dobra, tak więc Barażer zniszczony. I już nie wpadniesz w żadne niepowołane ręce, także możemy stąd uciekać. I musimy w tym celu oczywiście użyć windy. Na szczęście to jest taka winda, gdzie musimy sobie kliknąć. Tak więc jak najbardziej spoko. No teraz jeszcze będziemy musieli pogadać z Madinem, który raczej zbytnio zadowolony z naszych poczynań nie będzie. No ale tak jak mówię, to nie jest droga Jedi i nie powinna być to także droga Republiki, żeby poświęcać coś dla czegoś innego. No mówię, tak nie działają Jedi, nawet tego samego argumentu moja postać użyła, tak więc no. Mówię, ja myślę, że to była dobra decyzja. Oczywiście innej bym i tak nie podjął, bo dawałaby ciemną stronę mocy, a my tu gramy oczywiście full epic, good, light side, Jedi, guy, cokolwiek, woman bardziej, nie guy, ale dobra, nieważne. Drzwi mamy zamknięte, mamy użyć tego tutaj panelu, tak więc zobaczmy. No oczywiście zablokowane. Not very subtle. Let me. President should be close by. Let's go. No dobra, tak więc idziemy odszukać pana prezydenta. No i zobaczmy. Póki co nikogo tutaj nie widać. Mam puste pomieszczenie. Okej. To jest ciekawe. This is beyond tiresome, Zenith. I decreed that Balmoro would not become a forced labor world, and my reward? Your insolent little rebellion. Now this resistance government. You've given him delusions of grandeur, Jedi. But Balmora is mine. The people are with us. The corporations too. Your occupation is over. Ah, so you want President Galtha. Useless as ever. Though a tad more decorative now. Even Thord, he can't help you. Your government is doomed. How sad. Why couldn't the president help us? Unfortunately, I lost all patience for teaching when you murdered my apprentice. No more talk! She has poisoned Balmora long enough. I'm not without mercy. I'll grant you a swift death, rather than make you witness your plans tumbling down. No dobra, tak więc oczywiście walczymy z Darth Larkis. I patrzcie, zamroziła... Boże, w czym to się mroziło tych ludzi w Gwiezdnych Wojnach? Nie pamiętam. W każdym razie, no wiadomo, w tym samym materiale, co zamrozili Hanna Solo w piątej części. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Znaczy, oczywiście prezydent żyje, tylko no mówię, został zamrożony. I stanowi teraz dekorację tutaj jej kwater. No można powiedzieć, że to są jakieś tam jej kwatery. W każdym razie to raczej nie jest problem. Użyjmy sobie tej umiejętności. Czemu nie? Czemu ja mam tak mało życia? Ona mi jakoś musiała chyba życie wysysać, wydaje mi się. Dobrze się skupiła na Zenicie, ja dzięki temu mogę jej trochę krzywdy zrobić więcej. No i za chwilę powinna paść. Okej, okay, dobra, tak więc chodźmy i pogadajmy z nią. No, not yet. You don't understand. You've destroyed everything. You've... Never been happier to outlive someone. One death's too good for her. Troubling, though. What she said before about the president sounded too honest. I sensed no deceit when she spoke. I can get President Galtha back to the safe house, start his thaw. Meet me there. And be quick. Something's not right. No okej. Okay. Ona nam coś chyba chciała jeszcze powiedzieć, ale no nie zdążyła. Umarła niestety. Trochę szkoda, no ale cóż.
W każdym razie lecimy z tej lokacji. Mamy się spotkać z Zenitem, mamy się spotkać z Medinem. Zapewne wszystko to się dzieje w Bucktown, tak więc za chwilę jeszcze sobie lukniemy na mapę. Czy to na pewno tam? Tutaj też się musimy wrócić, ale tak jak mówię, w Bucktown. Dobra, to użyjemy szybkiej podróży. No i jeszcze się z nimi wszystkimi spotkamy tutaj. Tylko teraz moje pytanie. Gdzie będzie nam najszybciej? Outpost. No, chodźmy może tutaj na przykład. Czekajcie, dobre miejsce, wait, żebym ja się nie jebnął. Bo będzie źle. Mamy się udać do Bucktown. Jeżeli tutaj się zrespimy, będzie dobrze, okej. Szybka podróż. A bo tu w sumie tu chyba będzie najbliżej. Także chodźmy może tutaj. Wydaje mi się, że to będzie najlepsza opcja. Tak więc przenosimy się tam szybko podróżu. Tak jak mówię, najpierw pójdziemy do Medina. Wytłumaczymy mu się, dlaczego podjęliśmy taką, a nie inną decyzję odnośnie Barażara. A później spotkamy się z Zenitem i panem prezydentem, miejmy nadzieję, już odmrożonym. Za chwilę zobaczymy. Tylko weźmy sobie jeszcze speeder, żeby tam nieco szybciej podjechać. Też za chwilę może jakiś ekwipunek zrzucimy do handlarza. To być może, zobaczymy jeszcze, jak tam to będzie wyglądać. W każdym razie, zjeżdżamy do bazy Republiki. No i zobaczymy, co powie Medin tutaj na nasze poczynania. No mówię, nie będzie zapewne zadowolony, ale może uda nam się mu racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego podjęliśmy taką decyzję, a nie inną. Tak więc chodźmy i pogadajmy z nim. Imperials still have stockpiles here. We need two squads up on the Gorin Plateau. You're back. We're in the middle of final troop deployment. The Empire's lost, but they're attacking on their way out. I don't think you realize what you've done. If we had the Barrager, the Imperials wouldn't have fired another shot. I never lied about my intentions, Commander. You did. I wanted to give the Republic the best shot I could at defeating the Empire. Were you there when the Empire attacked Coruscant? They came out of nowhere, and we couldn't do anything about it. The Empire invaded Balmora. I promised myself that it would end here. Can you blame me? Dr. Carceri risked his life for Balmora, not the Republic. For a scientist, he's got guts. Maybe he can help, if he ever forgives me. I'm glad it was you making the call and not me. When you spend your life fighting, it's easy to forget why. You secured the Barrager, stormed the Gorinth Brig, freed Sobrek. The Republic is completely in your debt. The Empire has to learn that independent worlds aren't theirs to take. Balmora's been an effective lesson. If war breaks out, the Republic will be ready. There's a lot of work ahead, but Balmora's free. That's what's important. Good luck to you. No dobra, na szczęście w miarę się z nami zgodził. O nie, dostaliśmy jakąś brzydką czapkę. O mój Boże, jedyny! Wyglądamy jak ta. Sendula? Tak ona się nazywała? Chyba tak. Boże, wyjdź mi z tym. Get the fuck out. Idziemy sprzedać, bo wygląda okropnie. Tak czy siak, no questy główne związane z Balmorą zakończone. No i w sumie też za chwilę pewnie zakończymy questy główne związane z przywracaniem tego rządu na Balmorze, znając życie. I chyba będziemy mogli pomału z tej planety uciekać, zobaczymy jeszcze. Tak jak mówię, na razie sobie sprzedamy to, bo jest brzydkie i w życiu tego nie założę. No i co, lecimy w takim razie, tak jak mówię, do tutaj. O Jezus Maria, czy ja wylazłem w kolikoida? Na szczęście nie. Już myślałem, że wlezę w niego i go striggeruję. W każdym razie lecimy się spotkać z Tajem, lecimy się spotkać z Zenitem. I miejmy nadzieję, tak jak mówiłem, z żywym, rozmrożonym już prezydentem. No i zobaczymy, co dalej, czy jeszcze coś będziemy musieli zrobić, czy oni już dalej sobie poradzą z ustanowieniem nowego rządu właśnie tutaj niezależnego na Balmorze, który potem zapewne przyłączy się do Republiki, chyba jako sojusznik, niekoniecznie jako, wiecie, powiedzmy wasal, ale no zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Tak czy siak, chodźmy, pogadajmy z Zenitem, gdzie są wszyscy? Ty's gone to meet his citizens committee, coming to witness their new president's inauguration. Hooray for the resistance. Darth Lacris got the last laugh. Meet our noble president. Lonely. Gone. All. Who? No more. No more. Don't be afraid. I'm a Jedi Master. You're safe with us. Stars.
all round. Blind. No, too many. Imperial torture shattered him. He can't hand over power. Lacris knew. No. The Empire can't win. We must fix this. I know a technique that helps people driven mad by darkness. Then try it. Zobaczmy, czy ten rytuał, który uratował tylu Jedi, pomoże jemu. Miejmy nadzieję. Can't be. Can't be. Go away. Feared this. He's broken, not corrupted. Corporations donated medical technology. There's a spinal implant. Hacks into the brain and muscle functions. He'd speak properly, sign his name. Experimental tech, though. Wouldn't last long, and it might kill him. The Tai will be in power, and I doubt the president would want to live like this. I don't want Tai to become president because of a trick. If Balmorans see President Galtha like this, after all we've suffered, they'll crack. Tai's presidency will fail. The end. Którą opcję wybrać? Pierwszą czy drugą? Balmora wants a great future. It must acknowledge its past. If you're wrong, we lose everything. I hope you can handle that. No, miejmy nadzieję, że uda nam się poradzić. Coś na to. We heard about Darth Lacris. Citizens are already rising up in Sobrek. The occupation is ending. Sir, it's marvelous to see you again. My exile was too long. Empty. All. Now. Go. Gone. Ugh. Sir? It's Tai, your trade secretary. What's wrong with him? His time as Darth Lacris's prisoner has left him little more than a shell. No, this can't be. He's our leader. Imperial atrocities. This is why we must never stop fighting against the Empire. President Galtha is incapacitated. As senior official, Tai, you inherit his office. I didn't want it to happen like this. Tai Corden, we as fellow citizens of Balmora bear witness to your ascension to the office of president. I pledge to carry out my duties with honesty, integrity, and compassion for Balmora. This will be a difficult time. Set an example for your people. Guide them well. As my first act, I've drafted a formal request for Balmora to join the Republic. Is there anything you'd like to say on this historic occasion, Master Jedi? You all stand on the threshold of a new beginning. For Balmora, and for the Republic that waits to embrace you. And I hope the Jedi Order will always be a part of that future. I have a few points of business to finish aboard your ship before I leave, Jedi. There's a matter we three need to discuss in private. Zenith, perhaps you should join us there. No właśnie, tak więc cóż... Pomimo tego, że tamten prezydent no jest już warzywem, jak można było powiedzieć, co mi się w ogóle bardzo spodobało, już nie chciałem być taki brutal. No w każdym razie, udało nam się zakończyć całą sprawę. Tai został prezydentem Balmory i oficjalnie złożył prośbę o dołączenie do Republiki, tak więc cóż, misja tak jakby wykonana, mamy się z nimi spotkać na statku. Ale zrobimy to już w kolejnym filmie, ponieważ ten musimy już kończyć, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head.